zaraz pewnie i do niego dojdziemy. Mam taką bynajmniej nadzieję. Czasowe ci relacje w maszynie w ogóle? Chyba nie. 23. No ja nie wiem, kiedy skończę. Na pewno jakiś trochę później. A raczej po 23. Ale zobaczymy. Trzeba dojechać do końca, nie? Aż do samego Wilisia. Już mamy 10 minut opóźnienia. Ciekawe, ile jest ogólnie. No w macierzewie się przekonamy. Jest chyba jakiś pociąg. Stał sobie rezynka robocza. Czuję się, panie Sejmonie, są bardzo w tamtych okolicach. No, Warszawy mi daleko w miarę.
20 minut opóźnienia mamy. Nawet nie trochę więcej. Przed nami sygnał, semafor strzelający sygnał S1 stoi swoją drogą. Też jest na zastępczy będzie? Zobaczymy. Trzeba zwolnić, bo nic na radiu nas nie informuje oczywiście. Troszeczkę przesadziłem z tym hamowaniem. Ten gwiazd jest na zastępczy. Zaciągamy spłat, ale zanim on się odhamuje, to jeszcze trochę czasu minie. Właśnie. Właśnie. My jesteśmy tutaj. I... ja bym chciał tu podać... A, i sobie mogę normalnie regulować. Ale fajne. Fajna opcja. Udała mi się. Ostatnio mam tak się do niej, o niej dowiedziałem, nie? Dobra, pociąg na stacji stoi, załączmy. Przyciemnienie ryflem torów. Rozpędzamy się do prędkości 40 km na godzinę, czyli maksymalnej, no jaki zezwala nam ten semafor. Wjeżdżamy na tor właściwy. Ograniczenie do 30 km na godzinę zaraz. Trzeba uważać, bo zaraz będziemy zwalniać. Tu mamy oczywiście tak postój techniczny, czyli mamy 15-16 minut opóźnienia. No nie, czemu limit 0, ale ja tu się nie muszę zatrzymywać. Co to ma być? No nie, panie, nie muszę zatrzymywać. To był tylko postój techniczny. Dobra, i to jest 30. Więc akurat zwolniliśmy. Thank you.
420 była odjazd. Wydaje mi się, że możemy do 40 się rozpędzić. Ostatni kurs na Wileński. Dobra, i to będziemy mieli 63, tak? 5. Dobra, i za rozjazdę wszystkie wagony wyjechały, więc możemy się rozpędzić do 60 km na godzinę. A nie, ale w Macierzewie to ja już byłem. Coś tu jest nie tak jeszcze z tymi postojami technicznymi. No i to jeszcze maszynie muszą poprawić na ten temat. Bo według dzisiaj jest postój techniczny, to może się pomimo wszystko zatrzymać. No wcale tak nie jest. Żywo osiedle. Opóźnienia mamy oczywiście 15 minut. Będzie nas obowiązywać prędkość szlakowa 70 km na godzinę. Ale to jeszcze kawał drogi przed nami do tego momentu. Oczywiście kawał drogi, no trzeba poczekać, aż wszystkie wagony wyjadą. Dobra, czyli chyba już teraz, nie? Tak mi się coś wydaje. No może mi się tylko wydawać.
boli mnie to zawsze, jak w robocie jestem, to też mnie boli kolan. To jest tragedia. Znam ten ból. Nie, to tam są takie maści specjalne na to i z lekka pomogą. Nie jest to bardzo duża pomoc, ale zawsze coś. O, dwa godziny to nie dobrze. To strasznie długo. Naprawdę, czas najwyższy iść do lekarza. Będzie ograniczenie do 40. Już trzeba hamować. Już kawałeś tylko. Chyba na 13 minut został. Mi jeszcze na jakieś 40 minut zostało. Wyjechaliśmy za 40, ale zanim cały zestaw wyjedzie, to minie czasu więcej jeszcze.